Mistrz Wiedźmin, masz jakieś nowe wieści? Rozwiązałem wasze problemy. Coronatta i Vermentino mogą działać normalnie. W tych okolicznościach miło mi zakomunikować, że winnica Belgard zostanie oficjalnie przekazana w ręce utworzonego przez państwa konsorcjum. Naprawdę? Nie wierzę, udało się! Dzięki, Wiedźminie. Naprawdę nie wiem, jak ci się odwdzięczymy. Na przykład wypłacając mi nagrodę. No, należy ci się. Proszę. No, drobne punkty doświadczenia za taką działalność i też drobne korony. Nie chciałbym nic narzucać, ale mam wrażenie, że pomoc profesjonalisty wciąż może się państwu przydać. Ale nie uprzedzajmy faktów. Zapraszam państwa za mną. Pora zobaczyć Belgard. Oho. Nie podoba mi się jego ton. Chodź z nami. Coś mi mówi, że damy ci zarobić trochę więcej. No, zważywszy na to, że poczwara jakaś dopadła poprzedniego właściciela Belgaradu, no to czy to był jeden z tych, jedna z ofiar besties tu są? No dobra, chodźmy. Nie bez kozery chciałem oddać Belgard w ręce osoby zaradnej. Tak się składa, że od śmierci poprzednich właścicieli winnica mocno podupadła. Doniesiono mi o przypadkach śmierci wśród robotników, jak również o potworach grasujących w okolice. Zanim ktokolwiek się tu zadomowi, będzie musiał uporać się z tymi nieprzychylnościami. Takie jest życzenie ministra. Zdaje się, że znowu będę miał co robić. Jeśli tylko się zgodzisz, chętnie przyjmiemy twoją pomoc. No dobrze. W zasadzie to już się zgodziłem. Kamień z serca. Zapewniam cię, że nagroda na pewno cię nie minie. Biorę się do roboty. No. Może kiedy indziej. Może sięgniemy po inne zadanie. Na przykład kontrakty rycerskie to swoją drogą. Corvo Bianco. No, nie wiem, czy mnie stać. Jeszcze mnie nie stać pewnie na odnowę. Marlena. Kiedy Geralt zdecydował się nie zabijać Wichta, okazało się, że potwór w rzeczywistości jest zaklętą kobietą o imieniu Marlena. Wiedźmin zdjął klątwę i poznał historię Marleny, która przez kilkaset lat cierpiała niewyobrażalne katusze. Pamiętacie tę historię? Poszukamy posągu, bo tam powinny być ukryte skarby. Posag, prawda? I zobaczymy, jak daleko to jest od mojej aktualnej pozycji. Panie, bardzo daleko. Ale to nie szkodzi, to nie szkodzi. My jesteśmy podróżnikiem i badaczem przecież, więc sobie przejdziemy tym terenem, rozwiążemy być może tutaj jakieś dwa problemy i ruszymy dalej. Mam wrażenie i na razie takie poczucie, że dobrze by było rozwiązać te wszystkie problemy, zanim podejmiemy się kolejnych wyzwań związanych z bestią, z Tusą. Dobrze mówię? Oho. Tam w oddali jakaś wieża, to może być to zadanie. Powinienem, często o tym zapominam niestety, powinienem za każdym razem, kiedy docieram do takiego miejsca, przyjrzeć się mu dokładnie przy użyciu wiedźmińskich zmysłów. No bo tu przecież na tym terenie są poukrywane pancerze wiedźmińskie, a właściwie recepty, receptury, plany, schematy. I być może te miejsca, które odwiedzam tak przecież intensywnie ostatnio, są gdzieś tam poukrywane, tam, w tych miejscach są poukrywane schematy. Potem zacznę wykonywać zadania w poszukiwaniu schematów i co? I się okaże, że już tam byłem gdzieś. Tak. Te robale. Jezus. Pokaż, co umiesz. Zdecydowanie muszę trochę więcej czasu poświęcić na... Za mało się leczę podczas tych walk.
Nie, w ogóle się nie leczę, mam wrażenie. Ale tych szkarat jest pełno. O, ten jeden chyba zamarzł. Muszę odwary zmienić, to jest problem. Odwary są problemem. Tutaj. I to, że mi poszło dobrze w tej walce, to jeszcze o niczym nie świadczy, bo niektóre przeciwności są. Siedlisko skolopendromorfów. Powinienem je zniszczyć. Niektóre przeciwności są łatwe do czego? Kurde mol! Czekajcie. Łatwiejsze do przeskoczenia? Mój ukochany Jocelynie, ufam, żeś w dobrym zdrowiu, wiesz, jak silnym darzę cię efektem i jak mocno pragnę, byś był mi mężem, ale skoro już przyjąłem twoje oświadczyny i wkrótce mam stanąć na lewym kobiercu, to rozumiesz chyba, że muszę przyodzieć godną i właściwą w tej chwili garderobę. Oż, kurde. Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby. To w ten deseń, co? Suknię z organdyny już mam, ale brak mi bucików. Słyszałam, że w cesarstwie ostatni krzyk mody to buciki ze skóry wija. Proszę cię więc, mój luby, byś upolował jedną taką bestię albo dwie, żeby przypadkiem szewcownikowi skóry nie brakło. Kochająca cię nad życie Bella de Gnes. Kobiety z drugiej strony. No cóż, tak zdecydowanie muszę przemedytować tą sytuację i zastanowić się, jak sobie dobrać odwary, bo te nie do końca działają tak, jakbym chciał. Się wpakowałem. Postanowiłem przemedytować w pobliżu gniazda tych wijów całych. I przyznać muszę, że prawie mi porachowały kości, jak wyskoczyły z podziemia. Ja życia nie miałem nic, odwary nie działały, po prostu masakra była. Ale uciekłem. Jak to mówił stalowy szczur z powieści Harry'ego Harrisona, trzeba uciec na czas, by móc jeszcze raz. Więc tak zrobiłem. Uciekłem. A teraz ruszam w poszukiwaniu posągu Marleny. No, takie zaległe kwestiorki. Jest ich dużo tutaj, dużo, dużo, dużo. Naprawdę, ja chyba zacząłem, tak, wspomniałem mi to chyba przed godzinką, że mam nadzieję, że przy Phantom Doctrine deweloperzy redzi się napracują równie mocno jak tutaj nad krwią i winem. Skoro już technologię dopracowali na maksa, chyba wszystko, co mogli zrobić dobrego z tym silnikiem, zrobili. Wymagało to 2 lat szlifowania więcej, ale nieważne, no, ważne, że jest. Teraz to już nie ma co się skupiać na przeszłości, nie? Ileż można. Ale i tak chyba czekam mocno na kolejnego Wiedźmina. Chyba bardziej, tak jakbyście mnie zapytali 10 lat temu, co bym bardziej chciał, Cyberpunka czy Wiedźmina, to bym zawsze powiedział Cyberpunka. Ale dzisiaj chyba bym bardziej chciał Wiedźmina. Może dlatego, że ten Wiedźmin, mimo że Cyberpunk jest grą cudowną, to trochę mnie zabolał po premierze i jakby nie tylko bolało mnie to, że... Jak to ugryźć? Nie tylko mnie bolało to, że technicznie gra nie była do końca dopracowana, wiadomo, ale też to, że no, człowiek myślał o Redach tak, że oni, no, że nie zrobią takiego numeru. No, to chyba mnie najbardziej zabolało w tym wszystkim. Przy Wiedźminie udało się tego uniknąć, ale to jest takie, cały czas liczę. To też jest temat, wokół którego się kręcę nieustannie. Cały czas liczę na to, że to jest lekcja cenna dla wszystkich, którzy byli w to zaangażowani, że tego błędu da się uniknąć w przeszłości. W przyszłości chociaż cholera wie, no bo to i tak się, Cyberpunk też się straszliwie sprzedał, tam trudno zaprzeczać zyskom. I to nawet w okolicach premiery, więc finansowo ich to chyba nie kopnęło tak bardzo. Chociaż sytuacja na giełdzie była raczej niekorzystna, nie? Bardzo mroczny zakątek, mimo że tej łyżkowej królewny już tu nie ma. Łyżkowej, mam nadzieję, że dobrze powiedziałem, a nie łóżkowej na przykład. Królewna łóżkowa to byłby zupełnie inny rodzaj potwora, nie? O Boże, seksizmy.
Posag Marlena, nie posąg Marleny. Odszukaj posag Marleny. Jak głupi jestem? Czemu ja ten posąg to już miałem w głowie od pół godziny? Nieważne. Nie, mam słabe oczy, okej? Okay? Tak czytam nie najgorzej. No w ogóle jakieś dziwne jest, to też gadam o swoich, kurde, chorobach. Ale mam wrażenie, że jakby z tygodnia na tydzień mi się zmienia ten... Że był taki czas, że na przykład telefon komórkowy mogłem, łatwiej było mi przeglądać bez okularów, a teraz znowu jakby szlak trafił. I znowu muszę, ja nie wiem, sam. I gdzie to jest? Posąg byłby lepszy, bo to posąg łatwo zobaczyć, nie? Gdzieś mi zniknął, może to gdzieś głębiej w piwnicy jest. Szlak. A może jest na zewnątrz? W sensie, wiecie, posąg łatwiej byłoby znaleźć, nie? Zapaskudzony list. Marleno, córko moja najkochańsza, nie masz pojęcia, jaki ból przeżywa ojciec, pisząc takie słowa. Ojciec, który musi opuścić własne dziecko i przestaje być ojcem, a jego serce nigdy nie zaznał ukojenia. Niestety na skutek tego, co się dzieje, nie mam wyjścia. Podobnie jak inni domownicy, musimy opuścić naszą posiadłość od czasu, kiedy klątwa zabrała nam ciebie, dając w zamiar stworzenie bezrozumne i krwiożercze. Udajemy się na północ do Kowiru i jeżeli kiedyś przeczytasz ten list, a będzie to świadectwo, że wróciłaś do ludzkiej postaci, to tam nas szukaj. Ja ze swojej strony mogę ci jedynie obiecać, że każdego roku będę przysyłał umyślnego, który będzie miał za zadanie sprawdzić, co z tobą, czy żyjesz i w jakiej jesteś formie. Wiara w to, że kiedyś będziesz znowu moją ukochaną Marleną, daje mi siły, żeby dalej żyć. Może klątwy nie trwają wiecznie, może znajdzie się ktoś, kto zdejmie z ciebie to brzemię. Bądź zdrowa, twój kochany ojciec. No, ma to sens, pewnie, że tak, tylko to zajęło znacznie więcej czasu, niż ten ojciec pewnie w stanie był doczekać, nie? Cholera. Myślicie, że to w piwnicy? Chyba trzeba zejść do piwnicy, szlak. Człowiek naszuka tego posagu i zgadnijcie, ile tam będzie? 100 koron? Pewnie nie więcej. Tu jakieś wory to. Pełne łyżek nadal. Pal licha. No dobrze, zejdźmy do tej piwnicy, poszukajmy tam głębiej. Chociaż mam takie poczucie, że gdyby to było w piwnicy, to już bym wcześniej to znalazł. Ja tam posiedziałem trochę z Marleną przy stole. Zjedliśmy wspólny posiłek. Paskudny był jak nieszczęście, ale zjedliśmy. No więc wydaje mi się, że gdyby coś było, to bym to znalazł, ale... No ale może jestem w błędzie. No na pewno jestem w błędzie. Liczę na to, że jestem w błędzie. Może też ten skarb jest widoczny dopiero wtedy, kiedy się sprawy Marleny rozwiąże. I to w taki sposób, w jakim nam się udało go rozwiązać, bo... To wino weźmiemy. Klątwy. Jezu. Warto się tu rozejrzeć. Szlak. Aż tu chyba nie byłem. Nie ma tu nic ciekawego. Pełna. Ciekawy jestem natomiast, jakby to było w kolejnym Wiedźminie z głosem Geralta polskim. Ta jest pełna. Nie ma tu nic ciekawego. Bo Rozenek był świetny, to co do tego nie macie niewątpliwości, ale czy wrócił do formy? Pełna. Kurde, Geralt. Ta jest pełna. Jesus. Widzę, że tutaj jest coś, co może nam ułatwić poszukiwanie. No proszę. Ładne. Będzie dobrze wyglądało w domu. A, to jest taki, kolejna z takich ozdób. Do Corvo Bianco należałoby się wybrać. Zamknięte, potrzebujesz klucza, szlak. Kim cudem ja klucza nie znalazłem do tego? To nie wiem. Ale nic. Trzeba by się rozejrzeć za kolejnymi zadaniami. Poszukiwania. Nie ufaj nieznajomych. Chciałbym... To po raz kolejny. Chciałbym wiedzieć na mapie. Ukryte... nigdy nie ufaj. No niech będzie. Chciałbym na mapie wiedzieć, gdzie są te lokacje. Człowiek by sobie wybierał wtedy lokacje. Aż tam. Milion razy to mówiłem.
Zerkałby na mapę i powiedział, tu w okolicy coś jest. Poza znakiem zapytania. Tutaj jest jakieś zadanie. Kiedyś nas tu przysłali. Myk, myk i idziemy, nie? A tak to człowiek błądzi, bo to w zasadzie trzeba by wybrać zadanie, otworzyć mapę, sprawdzić, gdzie jest. Jakby było daleko, to trzeba poszukać, wybrać następne zadanie, sprawdzić na mapie, gdzie jest. Gdyby chociaż była opcja otwarcia mapy i tutaj zmieniania zadań, nie? Że tam... A to panie, kochany, to koniec świata, że ja nie będę tam leciał, bo na pewno jest coś bliżej. Poszukam. Może będzie coś bliżej. A może powinienem to olać zupełnie i rozejrzeć się po znacznikach? Może one doprowadzą nas do tych zadań, no bo te znaczniki są w miejscach, w których potem zadania się pojawiają, albo przed tym, jak się te zadania pojawiają, więc... Więc ruszymy tak. Ruszymy będąc... Ruszymy na dziko. Będziemy dzikim Geraltem, dzikim poszukiwaczem przygód. Nie wiem, czy dziki to dobry wyraz. Ciekawskim poszukiwaczem przygód. Gotowym na niespodzianki. Pieprzone mglaki. No i proszę. I szlak trafił mglaka i bardzo dobrze. Przewracanie tych kreatur to jest... To jest problemy balansu, proszę państwa, są takie, że przy tym bildzie niektórych przeciwników zabijasz błyskawicznie, nawet nie wykazując jakiejkolwiek zręczności, a na innych przeciwników trafisz i oni ci, kurde, porachują kości 57 razy, zanim się do nich dobierzesz. Tutaj, tędy droga, przez dzikie ostępy, przez dzikie lasy. Ej, nie wiem, czy słyszeliście, znaczy pewnie słyszeliście, ale pewnie żeście nie mieli okazji obejrzeć, byłbym zdziwiony. Jest jakiś taki nowy film? W którym Kubuś Puchatek i Prosiaczek wracają w dorosłości i postanawiają ścignąć Krzysia, bo ich zostawił. Och, kurde. Ożesz, ja pierpapier. No, jak się ten znak odpali skutecznie, te krytyki jak wejdą. Nie wiem, czy to krytyki. Nie powiedziałbym, że to krytyki, to jest raczej... Jeszcze coś tu zostało? Pozbierałbym, bo liczę na czerwone mutageny. Bo one będą mi potrzebne. No, ostatecznie mam inne mutageny, które mogę przerobić na mutageny czerwone. Tylko to wymaga zakupienia różnych takich rzadszych ziół, które trochę kosztują więcej niż bym chciał. No nic tam. Arche coś tam załatwione. Zobaczymy, co tu się dalej kryje. Z tego, co widzę, tak jest. Elfie ruiny. Elfickie sanktuarium. Ładnie budowali. I z kamienia, i... Ożesz. Kurde, co jest? Nie mogę znaków rzucić. Jezus. Okej, hałasują nieźle. Hmm.
No, dziadu. No, powiedziałbym, że to, kurde, nie mogło być. No, dobra. Nie, przynajmniej nie są takie straszne jak te pieprzone kwiatki. Te kwiatki to jest najgorsze cholerstwo, z jakim się spotkałem w Wiedźminie kiedykolwiek. Nic ich nie przebija. Kompletnie nic. Muszę wrócić do Bukler tak prędzej czy później. Bowiem, no właśnie, miałem się przyglądać, czy nie ma tu jakichś wiedźmińskich znaków. O! O, ho, ho! Kolejne listy. Kolejne książki. Dziennik jest prowadzony chaotycznie. Mnóstwo w nim plam, kleksów i różnych niezrozumiałych bazgrołów, a wpisy nie są oddatowane. Każdego dnia żałuję tego, co wtedy powiedziałem. Jak mogłem być tak głupi? Dlaczego nie zgodziłem się zostać jej asystentem? Parszywa ambicja. Izabelo, wybacz mi. Koniec bezczynności. Ruszam do Toussaint. Jeśli znajdę cię żywą, Izabelo, padnę do stóp i będę błagał o przebaczenie. A jeśli? Jeśli ciebie już nie ma? Koniec tego użalania się nad sobą. Czas wziąć się do pracy. Wybrałem najzdolniejszych, najbardziej pracowitych studentów, a swoim zastępcą mianowałem najbystrzejszego adiunkta, Filipa Boruta. Kancelaria Akademii zaakceptowała plan naszej ekspedycji. Pozostaje nam jedynie odebrać ekwipunek i w drogę. Nie do wiary. Filip miał czelność zwrócić mi uwagę, iż jedzenie kanapek z jajkiem podczas podróży zamkniętym powozem nie jest dobrym guście. Cóż za arogancja. I pomyśleć, że ceniłem go najwyżej ze wszystkich swoich adiunktów. Nie mógł gorzej rozpocząć 8-tygodniowej podróży. No, dojechaliśmy, to bezczelny impertynencki gołowąs, ruszam na razie sam, bla bla bla. Nic ciekawego, proszę państwa, donoszę. Nic ciekawego. Poza recepturą na kolejne mutageny, ale już tych receptur to mam więcej niż mi do szczęścia potrzeba. Jakieś śmieci. Niestety żadnych tu wiedźmińskich nie ma pozostałości. Ale ruiny urocze. No, te paskudy też tutaj nieźle. Się do biednego profesora dobrały? Trzeba było nie jeść jajek z majonezem, nie? No dobrze. Ale postanowił jednak je zjeść. Lecimy tam. Lecimy dalej, tam gdzie nas oczy poniosą. Ach, właściwie tam gdzie nas znaczniki poniosą, jeśli mam być zupełnie szczery, co? Wszystkich szkarat. Ach, nacieszmy się morderstwem. Jezus. A swoją drogą, nie powiedziałem państwu, trochę zmieniłem odwar, przynajmniej jeden. Nadal używam tego, który regeneruje życie podczas rzucania znaków. I to jest fajne, ja go chwalę sobie. Ale drugi odwar mam taki, który zwiększa moją odporność za każdym razem, kiedy otrzymam cios. Ja sobie dzik stał, nikomu nie wadził. No dobrze. Dokąd to ja zmierzam? Ach, tutaj. O czym to ja opowiadałem, zanim mi ten dzik wyskoczył? A faktycznie, jedzenie jajek. Ciekawe. Bo jajka to jest bardzo dobry produkt. Bardzo zdrowy produkt. Tak jak zresztą czosnek. Może to jest coś... I co, pasku? Co jest charakterystyczne dla wszystkich zdrowych potraw. Że cuchną. No nie wiem, ale jest dobra wędzona kiełbasa, nie? Zjedzona w pociągu. Panie kochany, też współpodróżnikom trudniej popsuć podróż w łatwiejszy sposób. No nie? No, są więcej tu tych elfickich ruin, z tego co widzę. Bardzo dobrze. Magia to miejsce mocy. Ale jak się dostać do tego miejsca mocy? Okej. Jakieś skarby, ale... Powiedziałbym nic nadzwyczajnego. Żadnych znaków... Zrobimy sobie małą zmianę tutaj. Bo mam ten znak...
To jest dokładnie ta pułapka Irden. Ona mnie nie zachwyca przesadnie. Ona się nazywa magiczna pułapka, że... O! Nie tak miało być. Szlak. Dobra, mniejsza z tym. Wiem co i jak, przynajmniej. Ustawimy sobie ten alternatywny tryb. O, nie kupiłem tego. No dobra. Zobaczymy, jak to działa, ten alternatywny tryb. Że zamraża wszystkich, ale nie powala. Wybierzmy miejsce. Zamiast magicznej pułapki spróbujemy to zastosować. Oj, kurde, szybko to kastuje. To może być niezła rzecz. O, przepraszam. Come on. No. I jaki to będzie znak? Co to jest? Nie pamiętam. Muszę sobie sprawdzić. Chyba było napisane na ekranie, nie? Jestem gapa. No to jest właśnie... To jest Quen, nie? A co mi tutaj? Czemu mi to? Nie mieszczą mi się wszystkie znaki, tak? O, do diabła. Dobra, muszę się zastanowić. Muszę to jakoś... Coś... To koniecznie musi się tu znaleźć. A może niekoniecznie musi się znaleźć? W zasadzie mało korzystam ze znaku Quen. Teraz on nie jest aż taki skuteczny. W sensie nie wykorzystuję go za bardzo do zadawania obrażeń, więc chyba świadomie zrezygnowałem z tego akurat, z tej umiejętności. Okej. Kiedyś walcząc z ludźmi przede wszystkim używałem Quen, bo oni się zabijali o moją tarczę, a tymczasem to chyba, kurde, kolejni ludzie w opałach. Ratuj! Chłopy! Jedziemy z nim! Ratuj! Panie, ratuj! Uważaj się! To ten chuj ubił Cystusa! Oh, shit! No ładnie. Ratuj, panie, ratuj. Nie są to jeszcze gigantyczne obrażenia, ale... Jezus. No, to może być fajne. Ratuj, panie, ratuj. No już cię uratowałem, ziomeczku. No już chyba wszyscy. Taki ze mnie ratownik, Geralt ratownik. Dzięki ci, panie. Gdyby nie ty... Wiecie, z tymi grasantami to nie ma żartów. Mogę wykuć dla ciebie nowe żelastwo. No, co tylko chcesz. Ale najpierw musimy wrócić do mojego warsztatu w Belgardzie. Czyli... A dobra, wróćmy, bo i tak muszę posprzedawać towary. Chodźmy. Nie ma co tracić czasu. Nie znajdę tu raczej nic ciekawego. Nie nuży państwa to robienie tych znaczników? Bo w zasadzie już żeśmy dawno o fabułę nie zahaczyli. Ja też nie chcę was zanudzić jakoś strasznie. Nie chodzi mi o to, żeby tam wydłużyć tą serię w nieskończoność. Jeszcze raz. Dzięki za ratunek. Chcesz obejrzeć moje towary? Chodzi mi o to, żeby poprzeżywać przygody w tym cudownym świecie. Co tam masz? No, 900 mało ma złota, ale może coś kupi od niego. Na przykład jakiś dwimeryt, czy coś takiego. I będę mógł posprzedawać to wszystko, co dźwigam, a dźwigam sporo.